Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, witam was w kolejnym odcineczku z gry Spyro Year of the Dragon oczywiście. I cóż, dzisiaj mieliśmy robić agenta 9, więc tak też robimy. Pamiętajcie też, że wrócimy się do poprzedniego świata, tam zrobimy ten ostatni bonus, który nam został w tym jednym ze światów. No i oczywiście, jeżeli znajdę oczywiście miejsce, w którym jest Sparks, to zrobimy też misję ze Sparksem. My favorite pupil. Tak. A, czyli. Nice. Ej, podoba mi się to, fajne. Tylko, że widzę, że musimy celować. No ale dobra, to jeszcze nie tutaj. W ogóle chcę zobaczyć jeszcze, ile mamy tutaj w tym poziomie diamentów, ale chyba było 700. Tak, 700. I mamy 3 jajka do zdobycia, więc może być ciekawie, że. Aha, nim podwójnego skoku nie mamy, okej. Okay. Hello, my friend. Dobra, musimy zestrzelić. Mam nadzieję, że nie będzie to problem, jeżeli chodzi o celowanie. Tam coś za nim jest. A, strzelają do nas! O! Taka karma. Dostałem. A, to widzicie, to nie jest takie hop do przodu tutaj, jeżeli chodzi o strzelaninę. Myślałem, że pójdzie troszkę prościej. Dobra, zestrzeleni wszyscy. Co to za płotka? Aha, okej, okay, czyli te płotki to są nasze sparksowe pożywienie. Tu jeszcze mamy dwie te. Ale widzę że też, że te pociski z tej broni naszej małpy tak dosyć fajnie. To mogę jakoś... Nie możemy. O, szkoda. Czyli widzę, że będziemy musieli się tu jakoś wrócić chyba z jakimś bonusem. Chyba, że... Nie, przytrzymać tego też nie możemy. No nie. Zdecydowanie tutaj nic więcej nie możemy robić, aniżeli tylko skakać i... i chodzić. Aha, czyli musimy strzelić czerwony przycisk. O cholera, tu będzie problem. No dobra, chyba strzeliliśmy w ten panic button. Mogę to jakoś otworzyć te drzwi? Coś w tym stylu? O Boże, przyleźli. Nie jest źle. Aż takiej tragedii widzę nie mam. Myślałem, że będzie troszeczkę gorzej, jeżeli chodzi o te strzelania. Ale możemy sobie tutaj po prostu podskakiwać. Te naboje też widzę, że się jakoś jako tako odbijają od otoczenia. Aha. Kurczę. Myślałem, że to będzie troszkę prostsze. Fuck, dostałem. Skąd ich tu tyle? A, bo my musimy... strzelić pani płatem i oni się nie będą nam odradzać. Dobra. W porządku. Tylko wiecie co teraz tak. Tutaj właśnie jeszcze widzę, że są poukrywane balony, do których my możemy strzelić. To ja je sobie zestrzelę ładnie i powinna nam spaść flaszka. 25? 25. Super. O, mamy też flachę ze Sparksem. O, dobra. Weźmy go, bo nie mamy w sumie. No, może być mały problem z tym niestety, moi mili. Może być z tym mały problem. Dobra, w tym obserwatorium widzę tutaj nic. Ja ogólnie nie wiem, czy też zauważyliście, to jest jakaś linia mety. Coś w tym stylu. Będą jakieś wyścigi? Cholera wie. Dobra, doktorek powinien tutaj nam się gdzieś pojawić zaraz. Gdzie on? Oła. Hello. Aha. Ja widzę, że nic specjalnego jako tako nie ma. Tak wiecie co, tak biorąc pod uwagę postaci, którymi graliśmy do tej pory, to tą małpą mi się tak średnio dobrze gra. Nie będę ukrywać. Mogę w to strzelić? Co to tam zrobi? Wybuchnie? Nie, odbija się, dobra. These
communicate. In front of the screen. O Boże. In front of the screen. Well, weź teraz to w kurde wceluj. Gdzie tu możemy cały czas strzelać? Pamiętacie, to jest bardzo podobny patent jak w przypadku wiedźm. 6. Dostanę jajko? No żarty. Myślałem, że dostaniemy jajco. Nagrodę. A to nie takie hop. Nie no, jeszcze muszę sprawdzić tutaj górę. O proszę, widzicie? Tak myślałem. Trzeba tutaj dokładnie wszystko patrzeć. Będą właśnie takie niespodzianki. Tu była jeden chemik? Chyba jeden tylko był ten żółty. A mogę tam wejść w tam? Nie, nie możemy. Brak Sparksa boli bardzo. Nie widzę niestety tutaj nigdzie flaszki. Ale są żaby. Just as I thought. Zoom. A, możemy. Sniper moda mamy. Faktycznie fajne. Fajnie, nawet nie myślałem, że to jest sniper mode. Ale widzę, że tutaj tak niekoniecznie trzeba 100% trafić. No. Nice. Dostanę jajko, yeah! Beulach. Gdzie wucha, bo ma kokardkę. Okej, i co ci to da? Rozumiem, że będę musiał zestrzelić teraz te latające ptasiory, tak? 12 ich mamy do zestrzelenia. Za to pewnie dostaniemy... to nie dostaniemy kolejne jajko, tylko pierw właśnie chciałbym tutaj sobie wszystko pozdobywać, żeby nie być stratnym. O, tu jeszcze jakieś się ukryło. Ja mam też... O, cholera! One nas atakują! O, to niezbyt fajnie. To mi się to niezbyt podoba. Proponowałbym, żebyśmy sobie stanęli tutaj. Odpalili celownik i tak po prostu w nie strzelali. Chyba najlepsze rozwiązanie. I tam te dwa zostały do ubicia, super. To bez problemu. Coś dostałem? Nie. Otworzyło nam się chyba, widzę, tak, dalsze przejście. Ile my tu już czasu? O, prawie 10 minutek. Nie, nie jest źle. Ale dobrze, bo mamy przynajmniej Sparksa doładowanego na 100%. Także nie ma tragedii. I tutaj, moi mili, ja jeszcze zerknę sobie do góry, bo no, jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu, w którym tak mi się wydaje, że może być balon. Ale niestety balona tutaj nie widzę, ale na wszelki wypadek stanę bardziej tak z boku, chociaż nie, no nie widzę tutaj żadnego balona, który by latał. Jeszcze przejdziemy sobie tyłem tej kadzi. No nie, raczej wszystko tutaj już tu byliśmy, więc musimy iść dalej. Ciekawią mnie tylko te... Aha, czyli my tutaj możemy rzucać bombami, no to już wiem, że bomby zapewne nam dadzą... Aha, czyli tych w ten sposób nie zbijemy, musimy używać bomb, dobra. To jeszcze sobie tylko tutaj pozbierajmy i no, mogę się założyć, że tymi bombami będziemy mogli rzucać po prostu w tych... wiecie. Uuu. Nie takie hop. Nie wiem też, czy mogę za bardzo użyć celowania. O Jezu, ja muszę podejść bliżej.
tu niestety. Inaczej tego nie zrobimy, jak podejść po prostu bliżej, tylko trzeba jakoś tak w miarę rozsądnie. No, tak, Panu Bogu wapno najlepiej. Nie wiem, czy którykolwiek z nich oberwał, chyba nie. Ten oberwał to jeszcze tego. Hop. Kurde. Czekajcie, bo to się trzeba ustawić jakoś tak. No, przecież podskoczyłem! Żarty! Fuck! Dwa razy dostałem. Niedobrze. No i nie mamy znowu Sparksa. Cholera. Tylko właśnie, zauważcie, że tutaj mamy to. O, dało radę. Aha, i te kamyczki nam wylecą tutaj. Dobrze, to super, nie muszę się tam jakoś wdreptywać na górę. Tutaj też widzę, że mamy... No tam też będziemy musieli zapewne chyba przejść. Ale to swoją drogą. Pierw musimy tamtych zabić. Kurde, wiedziałem, że mnie zestrzelą. No to nie jest hop. Naprawdę. Wierzcie mi bądź też nie, to mi się nie wydaje, żeby było aż takie proste z tymi bombami, niestety. Bo te bomby tak... Gdybym ja jeszcze miał możliwość nimi celowania, to ja bym się nie obraził, bo... Kurde, no czemu on mi... nie chce podskoczyć? Patrzcie, no ja chcę podskoczyć, a... No koleś, no podskoczesz! Chodź tu, flacha. O tak, teraz będę ją gonił. Nie, dobra, jest. O, super, poszło. No chyba żarty. Tego się nie spodziewałem. Dobra, ten jeden jest zbity. Nie, słuchajcie, tutaj trzeba naprawdę iść w ich stronę, podskakiwać i rzucać, bo inaczej to nie ma totalnie sensu się w to bawić. O, nie mam bomb. No to musimy się wrócić. No, tam mamy balona, no ale po tego balonika to chyba wrócimy nieco później, jak mi się wydaje. Tak, jak widzicie, to wszystko w sumie... No łapaj. Umrzesz? Super. Poszło w miarę. Tutaj jeszcze rzućmy. Za daleko chyba, ale chyba... No, dostaliśmy drugie jajko, ale jeszcze pamiętajcie, że mamy jeszcze jedno do zdobycia. Ogólnie łącznie są trzy, więc możemy stąd wyjść, ale niekoniecznie. Bo tak, musimy się ogólnie wrócić na sam początek. Tam jeszcze mieliśmy, jeżeli dobrze pamiętacie, skrzyneczkę. No i tam mnie też korci bardzo tamto miejsce. Tylko, że tak. Aha, tędy się nie dostanę, czyli muszę na piechotę drałować. Ach. Troszkę lipa. Patrzcie, tutaj nie mamy tego przejścia, nie jest jeszcze ono odblokowane. A to ciekawe, dlaczego? No... I mam taki mały, nie wiem za bardzo jak to nazwać, ale totalnie nie wiem jak się tam dostać. Ho, ho, ho. Taka karma mojej mini. No nic, no na początek musimy się na pewno dostać na sam początek. Na początek musimy się dostać na sam początek, zero składni, ale no tak trzeba. Chyba, że... Hop. O, mogę się tu dostać. Może tutaj będzie jakieś przejście, ale... Nie widzę tutaj raczej ukrytego przejścia. No nie, nie ma. O, no to mam zagwozdkę. I to tak totalnie bym powiedział, bo totalnie nie wiem jak tam wejść. A, pamiętacie? Tu jeszcze mamy przejście. No tak, to jest zamknięte. Chyba...
Jest jeszcze też taka możliwość, że to trzeba zrobić może troszeczkę inaczej, na zasadzie takiej, że nie niszczyć tych mechanizmów, tylko po prostu przejść i tyle. Ale... dziwne przeczucie, że chyba nie do końca. Będziemy musieli wykminić, jak tam wejść, więc musimy się tam wrócić teraz! Loving it, loving it! Wiem, że nie w tą stronę, ale wiecie co, tak... chcę jeszcze sobie spojrzeć, czy... tutaj nie ma jakiegoś czegoś do zestrzelenia, no ale niestety nie widzę. O, bardzo mi się to nie podoba. No bo bomba tak na dobrą sprawę chyba raczej nam nie jest w stanie otworzyć tych drzwi, co? No niestety nie, a jakbym w to? Nie, to nam nic totalnie nie daje. Teraz pytanie, chyba że mogę spróbować tą bombę przerzucić. Ale nie wiem, czy to wyjdzie. Spróbujemy, bo może tak się okazać, że da się to po prostu przerzucić i wtedy nam się tam to odpali. Co sobie wymyślili, kurczę, poziom? No dobra, i teraz tak, jesteśmy tutaj. O, 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 tak, tak, tak. Dokładnie. Definitywnie to chodziło. Jest okej, moi mili, jest naprawdę okej. Ogarnąłem, jak to trzeba zrobić, więc... O proszę, my te drzewa też możemy rozwalać. Pytanie brzmi... tylko takie, czy w tych jest coś konkretnego do... No, przerzuć mi się tak, żebyś trafił w to. No daleko... Teraz zniszczysz? Super. Tylko jak mówię, zauważcie, że możemy niszczyć te drzewa, więc to mnie... ciekawi, bo nie wiem, czy... No z nich czasem coś nam nie wypadnie, tak? W formie jakichś diamentów czy czegoś, bo jeżeli tak, to musimy się kawałek dostać. No i nie mamy wszystkich diamentów. Jeżeli chodzi o tą mapę, zaraz sprawdzimy, ile dokładnie nam brakuje. Brakuje nam dokładnie 25... A ich jest 6. Balonik, 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 tu był balonik. Tu był balonik i to będzie za 25. Tu są dwa baloniki. Nawet więcej, tam jeszcze widziałem jakiś balonik. Okej, dobra. To zagadka rozwiązana. To zagadka rozwiązana. Tu jest jeszcze balon, ale to muszę z innej perspektywy go zestrzelić. Ale pierw może weźmy się tutaj za strzelanie w te motoróweczki. Jest ich 6. A tak mi się wydaje, że będzie jeszcze jakaś faza, że będzie ich więcej. I zapewne będą mnie atakować albo coś innego robić złego mi. No, umrzyj. Dobra. Nie, była tylko jedna. Super, to niego dostaliśmy. Dobra, moi mili, jajka mamy wszystkie, jeżeli chodzi o ten poziom. No to jeszcze te diamenciki musimy sobie dokoksać. Tam jeszcze też jest jeden balon, z tego co widziałem, i to chyba będzie po 5. No już mogę go... No kurde! Jeszcze dalej muszę stanąć. Dobra, zestrzelony. Ile tutaj nam spadnie? Spadnie nam 5. To wypadałoby, żeby w tamtym diamencie wpadł nam za dwie... znaczy diamencie. W tamtym baloniku tutaj... A, tu też są dwa. O kurde. Tu zile też za 5. Dobra. I za 10. To mamy wszystkie, bo spadły nam 3 za 5 i 1 za 10. Super. Ten poziom, słuchajcie, mamy zaliczony, więc no mam nadzieję, znaczy mam nadzieję, że następny poziom, czyli ten, w którym tam nam brakowało, uda nam się go zrobić też w tym jeszcze odcinku. Zresztą mam taki plan, więc trudno, najwyżej odcinek będzie trwał dłużej. No i jeszcze kwestia zrobienia Sparksa.
Jeszcze to jest kwestia, słuchajcie, zrobienia Sparksa, ale to myślę, że wyjdzie nam bez problemu. Ja przy okazji też chyba będę, moi mili, zmuszony do tego, żeby troszeczkę polatać, wiecie co, i zrobić ten, żyć pozbierać. Bo mamy tylko 6, a mam pewne złe obawy co do bossa, ostatecznego, że może łatwy nie być. Także zobaczymy. Dobra, teraz jeszcze tak, musimy niestety wejść do Atlasu, zobaczyć, który level nam został tutaj, który nie został zrobiony w całości. To jest level, to jest tutaj Fireworks Factory, zostały nam 2 jajka, czyli no, 2 jajka będziemy musieli zrobić misji z tym. Czekajcie, fajerwerki, jeżeli dobrze pamiętam, one były tutaj. Tak, tutaj są. I teraz, gdzie było tam to wejście? A, na samym początku było. Jeżeli będzie dostępna ta wyrzutnia, to nas podwinduje na górę. Jest dostępna i to jest tam, jeżeli dobrze pamiętam. No, wskakujemy. Dobra. Ninjas. I to powin... O, świetnie, Wojciech. Jak ty lubisz sobie skomplikować życie. Trzeba być tobą. Dawać, wyrzucać mnie do góry jeszcze raz. No dobra, i teraz, żeby nie spaść... No, co się dzieje? Czemu on mi nie chce podskoczyć do góry? Ja wiem, że to tak trochę głupio wygląda, że na przykład postać spada, ja mówię, że nie chce mi podskoczyć do góry, ale taka jest prawda. No ja klikam, a on... O, teraz zadziałało. A on mi po prostu stoi i nic nie robi. Wiecie co, to chyba nie był ten bonus. Nie, to nie był na pewno ten bonus. Ten bonus był w innym zupełnie miejscu ukryty. Ale cholera, żebym ja teraz pamiętał, w którym... Żebym ja pamiętał, w którym, to by było idealnie dobrze. Serio oberwałem od niego? Cholera, gdzie był ten bonus? Moment, muszę pomyśleć, nie no, on był gdzieś tutaj. Chyba, że był tam z drugiej strony, bo po tej stronie raczej go nie było. Zresztą powinniśmy mieć napisane, gdzie... Znaczy, może nie tyle napisane, co powinniśmy widzieć. Taką a la klatkę. No nie, to też nie jest z tej mańki. Czy uda mi się jakoś tak ładnie przelecieć? Tak, udało. A, tu był na dole, no to po cholerę ja wracałem. Dobra, mogłeś już mnie nie uderzać, no ale to twoja sprawa. Tutaj była małpa, dobra, wchodzimy. Chwila zawahania, ale jest źle. Dobra, agencie 9. Damy radę, chociaż tobą bardzo nie lubię sterować. Tak, haj, haj. Co to jest? Jakie dziwne sterowanie. Spoko. Powiedziałbym, że bardzo mi się nie podoba sterowanie, ale to już chyba wam mówiłem. Chociaż szczerze, to jest dziwne bardzo, bo to jest, to wygląda na bardzo prosty poziom. Nie bić mnie! Co jest? Czemu się postać zbloczyła? No strzelaj do nich. Aha, i my tutaj mamy życie, tak? No świetnie. No, skąd oni się biorą? A, bo ja jeszcze mogę tak się przemieszczać. A, bo to jest Ninja Box. Dobra, Ninja Box zniszczony. Zapomniałem, że jeszcze możemy się przemieszczać właśnie w tą stronę. Nie trzeba kombinować. No nie, nie podoba mi się troszeczkę sterowanko, no ale skakać, no skakać mogę. No ale co z tego?
Celować też nie za bardzo możemy. Właśnie teraz to tutaj, człowieku. Dobrze. Zmień. Czy tu jest jakiś ninja box? Oni, rozumiem, zejdą z góry na mnie. Dobra. O, mamy świetlika. O cholera, strzelający. Gdzie uciekasz? Ej, nie mogę przed nimi uciec, ale lipa. A mogę zmienić... A mogę zmieniać celowanie. Kto mnie tam nawiedza? Ach! Kurde, musimy stać tutaj w przejściu. Nie! Zostaw mnie! No bo to są ninja boxe. Dobra, wcelowane. Tutaj na szczęście możemy ich zestrzelić ładnie, oni się nie ruszą nam, więc nie powinno być z nimi problemu. Tu jeszcze są. Co, jak mamy mało życia bardzo. Co niestety nie wróży nam zbytnio dobrze. No chodźcie do mnie z góry. Wiem, że chcecie zlecieć. Ale już jest po was. No świetlik, możesz się ruszyć? Dankę. Dobra, idą wszyscy naraz. Spokojnie. Tu jest jakiś ninja box. Nie widzę, ale chyba z tamtej strony jest. Tak. Tu jest ninja box. Dobra, zniszczony. I tutaj już nam się nic nie powinno więcej spełnić. Oni są trochę lightowi, bo jak widzicie, oni sobie mogą wyjść. I tak na dobrą sprawę ja im nic, znaczy nic im nie robimy. Więc już takiej tragedii nie ma. Mamy 100 życia procent, więc jest bardzo dobrze, ale widzę, że jeszcze będziemy i tak musieli się zawrócić. I to mnie troszeczkę niepokoi. Ktoś mi napisał, Kina mi napisała SMS-a, coś o ewolucji Pokémonu, sorry. Nie wiem, jak to jest. Zazwyczaj jak człowiek nagrywa, to nikt nic nie pisze, ale jak chce usiąść, nagrywać, ponagrywać sobie też troszeczkę... Więcej na zapas, to wszyscy od razu, cholera, muszą pisać, dzwonić najlepiej. I taka karma. Ile to mi zabiera? Cholera, dużo strasznie. No, ten chyba we mnie nie strzeli raczej. Więc widzę tutaj przybloczony trochę. Dobra, on nam nic nie robi, więc zniszczę po prostu pierw... O, super się... tutaj ustawiliście. Dobra, więcej nic nie mamy, więc tylko kwestia zebrania gemików stąd. Mamy też świetlika, pod warunkiem, że go strzelę. Strzeliliśmy świetnie. O, Bomberman! Tu jest jajko. Ostatnie już. Gdzie on jest? Aha, chyba go zabiliśmy. Albo się sam zabił właściwie. Prędzej. To w jajko mam strzelić? No chyba nie, on się zepsuje. Dopiero będzie. Dobra, Patty.
Co ty mu robisz? O kurde, teraz będziemy wracać i oni będą na nowo wszyscy? Się spawnić? Bardzo mnie to nie... Bardzo mi się to nie podoba. Wiecie o tym, że musimy jeszcze wrócić w jedno miejsce? Aha, ale my tutaj tak będziemy... O, ja pierdykam! No to chyba kogoś coś spędzi. Już tak bym powiedział mocniej. Jezus Maria! Pogięło ich? Musimy strzelać w boksa. Jak zniszczymy boksa, to... Chyba są... Tak, zniszczyliśmy. Tamci w ogóle coś się zbugowali. Dobra. Jedziemy z tymi teraz. Super. Tutaj chyba już żaden mi z boku nie wyskoczy. Nie, nie widzę. Ale jeszcze się porozglądam, wiecie o co chodzi, żeby niczego nie pominąć, bo nie chciałbym się już tutaj totalnie wracać. Ja walę, patrzcie ile jest strzelających. Gówienek! Nie, dalej radę. Tu będzie jakiś boks? Nie, nie widzę. Ale tu się rozejrzymy do góry. Nie, nie ma nic. Dobra. Nie będziesz do mnie strzelać. O, jest boks. Nie mówcie, że on do mnie... Nie ma akurat... Spadaj! Uff, poszło nawet. Kurde, oni się znowu tutaj respią, no... Po cholerę tyle tych boksów ktoś tu poustawiał. Oni się bugują. To jest najlepsze. Jakby tak się całą grę bugowali, to ja bym był po prostu przeszczęśliwy. Czekajcie, czy ja... A, pięknie mi się udaje strzelać tego boksa tam. Tu jest jeszcze ninja box. Dobra, rozwalone boksy wszystkie tutaj. Ale czekajcie, bo są jeszcze ninja ginger wyżej. No i teraz właśnie nie wiem, czy wracamy się prosto, czy idziemy tutaj, no bo... Wiesz, to jest kwestia tego, ile diamentów nam się uda tutaj zebrać, czy wszystko, czy nie wszystko, bo... Wracać tam się naprawdę nie chciał. Dobra, jeszcze tam leży, tam nic... A, tam jeszcze... Zgubili im diamenta. No, tu się też nam... wytwarzają, więc pewnie jest... Pojawił nam się kolejny boks. Cholera, dobra, pójdę tutaj. Bo tutaj już teoretycznie powinienem na dzień dobry wejść. Ale widzę, że tutaj nic nie ma, tu jest tylko ten... Tutaj mamy drzwi, czyli tędy nie przejdziemy, czyli musimy iść tak jak standardowo. Kurczę, 33 minuty, no to słuchajcie, Sparksa dzisiaj niestety nie machniemy. Moi mini, no niestety. Bardzo bym chciał, ale... Czemu on mnie uderza? Spadaj! Gin. Ten się w ogóle z kosmosu wziął. A. Mamy ninja boxa. No chodźcie, chodźcie, tak. Po śmierć, zapraszam od razu. Dobra. Tutaj na pewno nam się będziemy mieli okazję się z kimś spotkać. Sio. Dobra, boksie, niszcz się. Dobra, moi moni, boks zniszczony. Tam wszystkich żeśmy ubili. Aj, chyba nie. Chyba tu jeszcze jest jakiś boksik, co? No nie, może nie tyle boksik, co jest jeszcze jeden ninja. I chyba wszystko.
O matko. Jeja! Posrało was? Z tymi bombami i boksami? Cholera, umrę. Tylko mi nie mówcie, że umrę, bo chyba mnie coś szlak trafi. Mamy jedno życie. Dobra, jeden boks zniszczony. Ja walę, mam jedno życie. Totalna porażka. Nie wiem, czy widzieliście, jak tu chciała. Ja pierdziele! To jest straszne. Dobra, zniszczony boks. Nie mam Sparksa. Wszystkie diamenty? O Boże, całe szczęście. No. Zajebiście, także się udało, także moi mili. Ja się z wami żegnam, bo zrobiliśmy już ten poziom w 100%, więc ja jestem zadowolony. W następnym odcinku zaczniemy sobie od Sparksa i już weźmiemy się za, wiecie, które poziomy, za te wszystkie prawidłowe, które powinny być. Także cóż, ja wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie zostawić oczywiście łapki w górę, czy też zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się, cześć i do usłyszenia w następnym odcinku z gry Spyro, Year of the Dragon. Cześć, papa. Pa.